Miło mi powitać Państwa na uroczystym otwarciu wernisażu olimpijskiego, czwartej edycji e-olimpiady rękodzieła artystyczno-użytkowego 2023. Pod patronatem starosty międzyrzeckiego pani Agnieszki Olender. A olimpiada po raz 26. Motto przewodnie tej olimpiady brzmi Leśny Świat. W tegorocznej olimpiadzie wystartowali zawodnicy z 22 placówek z całego województwa lubuskiego oraz z warsztatu terapii zajęciowej województwa wielkopolskiego. Razem 114 uczestników. Zawodnicy, pomimo że nie w konkurencjach sportowych, brali udział w konkurencjach zawodowych, ale w sportowej rywalizacji i z powodzeniem. Za chwilę będziemy mogli doznać tej przyjemności obejrzenia prac. Witam zatem zawodników i kadrę Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu. Pszczewie. Pszczelu. Po to właśnie jest galeria, są takie przestrzenie, żeby z nich korzystać. Widzicie, jak to wszystko pięknie, wspaniale po prostu się tutaj prezentuje, jak mamy podniosły charakter, a jesteśmy onieśmieleni wszyscy, jak weszliśmy. Także ja Wam serdecznie gratuluję. To jest niesamowity talent. Myślę, że nie każdy się takim talentem może poszczycić, ja na pewno nie. Chylę czoła, piękne są nagrody, gratuluję Wam. To już jest 26. spotkanie, olimpiada, także przedsięwzięcie bardzo duże przez wiele lat, także gratuluję wytrwałości, sił, chęci do pracy, a Wam wszystkim osiągnięć. Dziękuję bardzo. W imieniu Pani Starosty, to chciałabym tylko podziękować Państwu za długoletnią współpracę. Z Panią Beatą współpracujemy już kupę lat, różnie to bywa, bardzo dobrze bywa. Bardzo dobrze się to kończy. I bardzo dobrze się to kończy. Ja po prostu brakuje mi słów, żeby cokolwiek powiedzieć na temat całego anturażu tutejszego. W ogóle jest wszystko piękne, cudowne, wspaniałe. Gratuluję talentu, pomysłu. No i w ogóle jest rewelacyjnie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i wszyscy macie Państwo pozdrowienia od Pani Starosty Agnieszki Olender. Dziękujemy bardzo. Widzę też rodziców niektórych naszych artystów, tak można powiedzieć, bo to są aktorzy tych prac. Także witam bardzo serdecznie. Na tej wystawie wyeksponowane są prace uczestników e-olimpiady rękodzieła artystyczno-użytkowego.
Tegoroczna olimpiada jest to 4. edycja w formie online, a w ogóle olimpiada została przeprowadzona po raz 26. Historia olimpiady ma ponad 20 lat. W 97 roku zeszłego wieku pierwsza olimpiada została przeprowadzona pod nazwą Wojewódzkiej Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych. Później zmieniła nazwę na Olimpiadę Umiejętności Zawodowych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Od 2015 roku jest to Olimpiada Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego. Ponieważ wkroczyła nam niespodziewanie pandemia, nie chcieliśmy zatrzymywać tego przedsięwzięcia, a ze względu bezpieczeństwa właśnie wprowadziliśmy taką formę online. Polega to na tym, że w wielu placówkach naszego województwa wykonywane są prace i przysyłane na konkurs w formie fotografii. My później to oceniamy, wybieramy najatrakcyjniejsze prace i nagradzamy. W tym roku wzięło udział 114 uczestników w olimpiadzie z 23 placówek. Bardzo dobrze jest reprezentowany nasz powiat. Z 8 placówek naszego powiatu uczestnicy pracowali w klimacie leśnym, bo motto przewodnie naszej olimpiady to leśny świat. Zresztą widać to w tym klimacie tutaj na wystawie. Prace, które wykonane są przez Międzyrzeczan, w oryginale pojawiły się na wystawie. Natomiast pozostałe prace są w formie zdjęć, no gdyż to organizacja właśnie taka wersja online, jak już wspomniałam. Dzisiaj, poza tym, że chcemy udostępnić te prace zwiedzającym, pokazać też szerszej publiczności, to również chcielibyśmy skorzystać i nagrodzić osoby, które startowały w olimpiadzie, a są mieszkańcami naszego powiatu. Ze względów organizacyjnych no nie mogliśmy zaprosić większej grupy, natomiast tutaj ten nasz powiat dzisiaj będzie z nami świętował to otwarcie, celebrował i zostanie też, nasi uczestnicy zostaną po prostu nagrodzeni, tak jak na to zasługują. Organizatorami przedsięwzięcia jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Gorzów Wielkopolski, Koło Terenowe Międzyrzecz, Warsztat Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu oraz Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Współfinansowało to przedsięwzięcie powiat międzyrzecki. Pani starosta objęła patronat nad olimpiadą. Pozyskiwaliśmy też środki z PFRON-u poprzez konkurs, który rozstrzygnął Zarząd Województwa Lubuskiego oraz środki własne Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. I w ten sposób udało nam się przygotować to całe przedsięwzięcie. A jeszcze chciałam bardzo serdecznie podziękować gospodarzom, czyli Międzyrzeckiemu Ośrodkowi Kultury i pani dyrektor Ewelinie Izdorczyk-Lewy za to, że pozwoliła nam tutaj się wystawić, być gośćmi. Myślę, że klimat wśród międzyrzeckich przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, placówek użyteczności, placówek też oświatowych jest zawsze tak sprzyjający olimpiadzie, że co roku udawało nam się naprawdę na fajnym poziomie zorganizować to przedsięwzięcie. Proszę wziąć przedtem. I tak do końca. Ewa Kuczyńska, wyróżnienie. Proszę bardzo, gratuluję. I tutaj stanie. Proszę pani Helenę o powstanie. Kategorii krawiec-porobówki leśne, pan Julian Kuryla, wyróżnienie. Gastronomia, pani Regina Filipek, wyróżnienie.
Pytam się Oli, czy można je wziąć na pamiątkę, że nie. Piękne. Piękne są te jeżyki, no.